Dzień dobry, Jacek Zdybski, dermatolog praktykujący w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj dalszy ciąg filmów o kosztach leczenia różnych chorób typowych dla dermatologii. Dzisiaj chciałem powiedzieć o łuszczycy. Leczenie łuszczycy cena zależy od tego, jak nasiloną mamy tą łuszczycę. Jeżeli mówimy o pacjencie, który ma uogólnione zmiany, taki, który miejscowe leki albo zbyt dużo czasu by zajmowało, żeby się nimi smarować, albo pacjent ich nie chce, nie lubi, nie ma czasu na smarowanie się, wtedy stosujemy ogólne leki systemowe, czyli takie, które działają na cały organizm. I tutaj dwa to są typowo stosowane w łuszczycy, to jest cyklosporyna i metotreksat. Są to bardzo drogie leki, natomiast jeżeli pacjent jest ubezpieczony, to cena dla niego jest bardzo, bardzo korzystna. I tak, leczenie cyklosporyną przeważnie to są krótkie pulsy, gdzieś 12 tygodni, to jest taki standardowy puls, powinno wystarczyć na zaleczenie, doprowadzenie do remisji w łuszczycy i to kosztuje około 40 zł za taki 3-miesięczny, 12-tygodniowy puls. Do tego trzeba doliczyć koszty emolientu, mniej więcej 30 do 200 zł, w zależności jakiej klasy emolient pacjent wybierze. Dodatkowo trzeba doliczyć ze dwie wizyty dermatologiczne i około 3-4 badania krwi kontrolne, tak żeby to było bezpieczne, czyli takie badanie krwi mniej więcej gdzieś ze 40-50 zł w sumie by kosztowały. Drugi typ tego systemowego leczenia to jest metotreksat. I tutaj około 20 zł 3-miesięczna terapia, z tym, że ten metotreksat stosuje się dłużej. To nie jest 12-tygodniowy krótki puls, tylko raczej do dłuższego stosowania, rok, 2 lata, więc tak by trzeba to liczyć. Dodatkowo emolient, czyli tak jak przy cyklosporynie, gdzieś około 30 do 200 zł. I dodatkowo badania krwi na początku częstsze, gdzieś ze 3 razy przez te pierwsze 3 miesiące i ze 2 wizyty lekarza. I warto wiedzieć, że przy metotreksacie trzeba kontrolować na przykład wątrobę i płuca, czyli rentgen płuc, trzeba doliczyć koszt i koszt USG wątroby. Jeszcze jest jedno leczenie systemowe, które ostatnio rzadko się stosuje, ale jest, czyli acitretin, pochodna witaminy A. I tutaj też koszt 3-miesięcznej terapii 30 zł. Z tym, że to też jest długotrwałe leczenie, też trzeba liczyć rok, 2 lata, ale do tego dodajemy, do tego acitretinu najczęściej dodajemy jednak leki miejscowe, bo sam on sobie słabiej radzi i dodajemy tutaj albo sterydy, albo pochodne witaminy D, czyli Dajwobet. I tutaj koszty dochodzące tych preparatów to jest gdzieś 85 do 150 zł, jeżeli chodzi o Dajwobet. Na 3 miesiące, dlatego że no, dosyć drogi preparat. Ewentualnie czasami fototerapia się też dostosuje do tego acitretinu. Natomiast fototerapia jako leczenie z wyboru, czyli takie pojedyncze, też może być stosowane przy łuszczycy i tutaj koszty takich 20 lamp to jest około 300-320 zł. Konieczna jest też jedna konsultacja dermatologiczna i do tego koszty emolientów i miejscowych leków, jeżeli coś tam zostaje, czyli też sterydów i Dajwobetu. Czyli tutaj myślę, że gdzieś tak 700-800 zł taka terapia plus koszt dermatologa, to jest takie na 3 miesiące. I jeszcze leczenie u pacjentów, którzy mają niewielką łuszczycę, niewielkie zmiany, mały obszar, czyli takie, u których poniżej 10 minut zajmuje posmarowanie się dziennie, to takich pacjentów można leczyć miejscowo. I tutaj mamy do wyboru sterydy, które są chyba najtańsze, bo to gdzieś 20 zł na ciało, 20 zł pewnie na skalp by kosztowało. Cygnolina, czyli te preparaty typowe robione, to też około koszt 20 zł na 3 miesiące. Oczywiście dodatkowo trzeba dodać emolienty, których koszty, tak jak wspomniałem, między 30 a 200 zł na 3 miesiące, w zależności od klasy emolientu. Warto wspomnieć jeszcze, że leki biologiczne do tej pory bardzo drogie i mało dostępne są. W tej chwili produkowane jako biosimilary, czyli to są leki, które jakby są generykami tych oryginalnych leków i ceny ich są już jeszcze bardzo duże, ale już coraz bardziej realne. W tej chwili już można liczyć najtańsze 3-4 tysiące złotych miesięczna terapia, czyli to jest, mówię jako w kategoriach ciekawostki, ale można już biologicznie leczyć się tak samo za pieniądze bez programów klinicznych. I z ciekawostek, dwutygodniowy pobyt nad Morzem Martwym w Izraelu, który też bardzo dużo daje i czasami daje remisję, kosztuje około 4 tysięcy złotych. Dziękuję.